dziki. Dziki są i odchody jelenia. Duże kulki to odchody jeleni. O tej porze roku jelenie jeszcze są w chmarach. Tutaj są takie podkiełkowane żołędzie, które spadły w zeszłym roku. One w tej chwili kiełki puszczają, to też przysmak. Zresztą widać, że tutaj chodzą i przekopują badylami. O, tu porozbijane są te żołędzie, zakiełkowane. No tu jeszcze właśnie jest. No ale to stanowi przysmak. Po zimie, chociaż nie była ona bardzo taka surowa, ale po zimie nadkiełkowane taki kiełki i całe żołędzie są nie lada przysmakiem. Jest marzec, o tej porze roku już powinny być zrzuty. Oj, mamy coś. O, jaki wypłowiały, mokry. No, stary zrzut. Barwę poroża nadaje kraina, z której jeleń pochodzi. Jeśli ten jeleń nakłada poroże na terenie właśnie torfowiska i potem wyciera, wycierając, nakłada mnóstwo żywicy. Modrzewie, świerki, jodły stanowią niesamowitą dla niego atrakcję. Młode sosny. Tutaj jest to wszystko ospałowane. Poroże jest pokryte wtedy taką substancją klejącą żywicą i w ziemi, właśnie w torfie, jeleń to poroże ozdabia. No i często właśnie ta brunatna barwa to jest barwa z gleby, na jakiej on jest. Jeżeli jest na terenie suchym, bardziej piaskowym, już tej barwy takiej intensywnej, czarnej nie będzie. Później, kiedy padają deszcze, kiedy taki zrzut leży, już jest nagryzany przez myszy. No, mamy tutaj rysy. No i woda, deszcz, warunki atmosferyczne wypłukują. On zaczyna płowieć, ta kość po prostu powolutku pęka, bo wiadomo, deszcz, słońce, mróz. No i są mikrospękania i ona po kawałku się odłamuje. Tutaj widać, że chyba nawet lisy próbowały, bo jest pognieciona, więc zębami próbowały taką kość zgryźć. Na pierwszy rzut, wydający się, że to zrzut jelenia, po takiej dokładnej analizie, po przyjrzeniu się, zauważymy, że tu jest fragment przygotowany do łopaty. W przyszłości jest to zrzut Daniela, czyli jest to byka Daniela, samca. I w przyszłości tutaj po 5 latach powstanie piękna łopata i charakterystyczna ostroga. W tej chwili jeszcze jej nie ma. Jest to młody byczek, który po prostu dopiero wchodzi w taki wiek męski. W lasach możemy spotkać 5 przedstawicieli jeleniowatych. Jest to jeleń szlachetny, jeleń sika, Daniel, sarna i łoś. Tutaj w okolicznych lasach najczęściej spotykany jest jeleń szlachetny, sarna i Daniel. Łosie pojawiają się dużo rzadziej. Poroże w fazie wzrostu pokryte jest scypułem. Jest to bardzo silnie ukrwiona skóra, która ma za zadanie doprowadzić wszystkie składniki odżywcze do tworzącej się tkanki. Poroże zbudowane jest z tkanki kostnej. Jest to twór szkieletu. Nie można nazywać poroża rogami, dlatego że rogi zbudowane są zupełnie inaczej. Tutaj dla przykładu mam róg samca owcy górskiej. Taką owcą występującą w Polsce jest muflon. Róg jest zbudowany bardzo podobnie. Róg pusty w środku. Rośnie przez całe życie, jak paznokieć. Poroże rośnie przez kilka miesięcy bardzo szybko. Później następuje zrzucanie tego scypułu, tej silnie ukrwionej skóry. Byki, samce zwierzyny płowej ścierają to, jakieś drzewa, gałęzie. Potem następuje okres godowy, czyli okres rykowiska. On właśnie przypada jesienią, po pierwszych przymrozkach. Poroże służy samcom tak naprawdę może nie do końca do obrony przed drapieżnikami, bo tutaj w okolicy nie mamy drapieżników naturalnych. Służy bardziej do walk z innymi samcami, do popisywania się przed samicami. Poroże występuje tylko u samców zwierzyny płowej. Czasami bardzo rzadko zdarza się u samic, jednak jest to poroże szczątkowe. Wyjątkiem są m.in. renifery, które w Polsce nie występują. Tam samice posiadają poroże. Samice ciężarne pozostawiają sobie to poroże, nie zrzucają go, po to, żeby mieć zapas wapnia na czas po prostu okresu ciąży.
poroże związane jest z czaszką. Kiedy kończy się ten okres wzrostu, kiedy hormon wzrostu już nie działa, prawda, mija okres zimowy, wapń zostaje tutaj, na możdżeniach zostaje, prawda, odciągany z powrotem do organizmu. Hormon wzrostu nie działa, kość jest martwa, czaszka jest żywa. W związku z tym, na styku tkanek żywych i martwych następuje oderwanie tej kości. Ta kość po prostu tutaj obumiera, obumarta, a odessanie wapnia powoduje, że jest bardzo krucha. I w tym momencie, kiedy zwierzę przebiega, puknie o drzewo, wtedy następuje odłamanie. No tutaj też odchody świeże, a więc podążamy ich śladem, o tutaj też mamy i szukamy, może gdzieś tutaj jest, proszę bardzo, jest, no jeszcze jaki ładny, no i mamy byka, świeży, żerując jeszcze sprawdzał, prawda, chciał się obetrzeć, może uderzył i taka właśnie tyka mu odleciała. Tutaj nie ma, złamany jest oczniak, nadoczniak również. Korona, widać, że starszy już jeleń o barwie brunatnej, no charakterystycznej tutaj dla tego podłoża. Około 3 kg, 2 do 3 kg, nie mamy tutaj wagi, no bo trudno, tu teraz jest zachwyt, prawda, znaleziskiem i człowiekowi wydaje się, no myślę, że gdybym miał z tym chodzić, no byłby to poważny kłopot, no i kark mój troszeczkę za, chyba jednak za cienki. No tak, jak tutaj widzimy, jest jeszcze krew, nie ma wielkich jakichś wybroczyn tej krwi, ta krew się nie wylała, a więc to już jest tkanka martwa, tylko zostają fragmenty, gdzie na możdżeniu jeszcze było łączenie z żywą tkanką kostną, a tutaj już jest ta cała kość martwa. Jeleń po wygojeniu tego możdżenia w bardzo krótkim czasie rozpocznie nakładanie poroża na rok 2019. Rykowisko we wrześniu, no, będzie wymagało od niego, prawda, takiego poroża albo jeszcze piękniejszego. Być może te obie tyki wtedy już będą całe, nie będą złamane, bo tutaj są mechaniczne złamania. Być może właśnie nastąpiły one przy rykowisku, przy walce z innym bykiem, bo tu też końcówkę ma złamaną, prawda, a więc to jest jakby takie zużyte buty. Tutaj tyka jelenia, tutaj jest róża, oczniak, nadoczniak, opierak i tutaj jest korona. To jest w pełni wykształcone poroże dorosłego byka. U młodych byków jest dużo mniejsze, nie jest tak w pełni zbudowane. Kiedy byk zaczyna się starzeć, poroże nie jest już wtedy tak dobrze ukształtowane i z wiekiem zaczyna się uwsteczniać. Dlatego po porożu nie możemy do końca ocenić wieku jelenia, sarny czy daniela. Wtedy kierujemy się poziomem starcia zębów, uzębieniem. Tutaj mamy przykład byka uwsteczniającego się. To, że on ma mniej odnóg na porożu, nie znaczy, że jest bykiem młodszym. Ten byk był dużo starszy. Cały ciężar tutaj tej tyki obniżył się na różę. U młodych samców ta róża będzie delikatniejsza, u starych samców będzie bardziej rozlana, bardziej masywna. Dobra. Tutaj mamy poroże Daniela. Daniele wytwarzają poroże w formie łopat. Tutaj jest potężna łopata razem z różą. Tutaj niestety mamy uszkodzone przez dziki, prawda, nadgryzione przez myszy. Poroże jest źródłem wapnia, także jeśli zwierzęta, samce zrzucają poroże w lesie, ono się nie marnuje. Daniele w Polsce, które są spotykane, ich maści są od śnieżno-białych do prawie całkowicie czarnych. Najczęściej spotykane są ciemnobrązowe z takimi białymi kropkami. Potem możemy odróżnić Daniela od jelenia, na przykład jeśli nie mają w tym okresie poroża. Tutaj mamy przykłady poroża samców
sarny, kozów, prawda, to są parostki, dużo mniejsze niż u jeleni. W ogóle sarna jest mniejszym gatunkiem, waży tam około 30-40 kg. Okres zrzucania poroży u tych gatunków jest inny. Jelenie zrzucają poroże, te większe, potężniejsze byki już w lutym, kończy się to w marcu. Sarny zrzucają w październiku i listopadzie swoje poroże, dlatego że ich okres godowy przypada na sierpień. Daniele zrzucają poroże dość późno, dlatego że zrzucają na przełomie kwietnia i maja, prawda? Więc wtedy możemy chodzić po lesie na spacery i możemy się natknąć właśnie na taką łopatę. Możemy teraz porównać ten, jaki był stary, prawda, znaleziony zrzut Daniela, który tu leżał w lesie kilka lat, a taki świeży, prawda, który był zrzucony w tym roku. Jak położymy na ziemi, no wiadomo, biały będzie widoczny, natomiast ten brązowy ginie nam, jeżeli jeszcze dołożymy do tego kilka gałęzi. Ja tu wezmę tak dla pokazania. Bardzo ciężko jest znaleźć. No mieliśmy dużo szczęścia, bo jak położymy to gdzieś w pobliżu, to kolor spowoduje, że z daleka będziemy myśleli, że jest to w lesie gałąź. Ja sam kilkakrotnie potknąłem się. Wtedy, kiedy mi się zaplątał zrzut między nogami, no wtedy zauważyłem, że chodzę po kości. Normalnie jest praktycznie niewidoczny.